Witajcie w Budapeszcie, a w tym odcinku zobaczymy sieć metra działającą w tym mieście. Zapraszam Was do oglądania. No akkor egy kis figyelmet kérek! Mondom, egy kis figyelmet kérek! Pościgi za Gapowiczami, bójki w wagonach, bieg za ostatnim liniowym pociągiem metra, a przed kursem zjazdowym do bazy, bar z frytkami na peronie stacji, czy wieczorna impreza w metrze. Taki podziemny świat Budapesztu być może widzieliście już w kultowym filmie Kontrolerzy. Rzeczywistość metra w Budapeszcie nie jest jednak aż tak zła, choć pewne filmowe klimaty metra są do rozpoznania, szczególnie na linii M3. Bulczu, główny bohater filmu, podziemia metra traktował zarówno jako własny dom, jak i miejsce pracy. Alternatywny świat względem tego na powierzchni. My jednak nie jeden raz wyjdziemy z metra na powierzchnię, jest to nieuniknione, bo ten podziemny świat dziennie służy ponad 1 300 000 pasażerów. Jak w większości miast posiadających ten środek transportu, metro to po prostu podstawa budapesztańskiej komunikacji. Cztery linie tworzą sieć o długości około 38 km. Dwie z nich działają tylko po stronie Pesztu, a pozostałe w obu częściach miasta, przejeżdżając pod Dunajem również na stronę Budy. Metro kursuje bardzo często, w ciągu dnia co najmniej co 5 minut, a późnym wieczorem i wczesnym rankiem co 10 minut. W szczycie największą częstotliwość ma M2 z kursami co 2 do 4 minut. Wszystkie linie rozpoczynają kursowanie około 4:30, a kończą pracę przed północą. Każda linia ma przynajmniej jedną stację wspólną z inną trasą. Najważniejszym punktem przesiadkowym budapesztańskiej sieci jest DeFerenc Tier. Krzyżują się tu aż 3 linie, w dodatku każda na innym poziomie. Częścią węzła przesiadkowego stacji Deák Ferenc Tier jest Muzeum Metra, do którego wchodzi się poprzez punkt obsługi pasażera. Wystawę urządzono w miejscu dawnego peronu stacji linii M1, którą przeniesiono w czasie przebudowy węzła, tak aby ułatwić przesiadkę do innych linii. W muzeum poznamy historię budowy metra, a przy peronie zobaczymy oryginalne wagony pierwszej linii, które od samego początku obsługiwały budapesztańskie metro. W muzeum zobaczymy też modele pojazdów obecnie kursujących w metrze, w tym część wykonanych z klocków Lego. Naszą podróż czasami metra rozpoczniemy od jedynki, najstarszej linii metra w kontynentalnej części Europy. Otwarto ją jeszcze w XIX wieku, w 1896 roku. Oficjalnie linia nazywana jest koleją milenijną, uroczyście otwartą w trakcie obchodów tysiąclecia państwa węgierskiego. Początkowo połączenie planowano zresztą pod szyldem podziemnego tramwaju, nie chcąc burzyć ładu architektonicznego reprezentacyjnej ulicy, pod którą przebiega. Z czasem linii nadano jednak status metra, a specyficzne, niewielkie gabaryty stacji i pociągów przyczyniły się do tego, że wielu nazywa tę linię podziemną kolejką czy minimetrem.
Jej parametry znacznie też odbiegają od innych linii. Osiąga się tu prędkość komunikacyjną rzędu 22 km na godzinę, co daje poziom bliski nieco przyspieszonym trasom tramwajowym. Pociągi poruszają się tu też z maksymalną prędkością 50 km na godzinę, a stacje są gęsto rozmieszczone, bo średnio co 380 metrów. M1 jest krótką linią. Ma nieco ponad 4 km długości, 11 stacji i łączy centrum Pesztu z Placem Bohaterów, Parkiem Miejskim i węzłem przesiadkowym przy Alei Meksykańskiej. Znaczna część trasy przebiega bezpośrednio pod jezdnią samochodową, a perony stacji znajdują się zaledwie 3 metry pod ziemią. Wychodząc ze stacji wystarczy pokonać kilkanaście schodków, by znaleźć się na poziomie ulicy. Większość stacji na tej linii utrzymano w klasycznym stylu, co samo w sobie jest sporą atrakcją turystyczną. Linie obsługują ponad 30- i 40-letnie węgierskie składy marki Ganz Mavac, specjalnie zaprojektowane pod nietypową skrajnię uwarunkowaną płytkim tunelem. Trójczłonowy zestaw jest bardzo krótki, ma 30 metrów, czyli tyle co współczesny standardowy tramwaj w Polsce. W związku z tym nie powinna Was też zdziwić pojemność takiego składu, wynosząca około 200 pasażerów. Pod ziemią tego nie widać, ale składy mają na dachu odbieraki prądu, pozwalające pobrać prąd z szyny, co jak na metro jest nietypowe, bo jest ona umieszczona pod stropem tunelu. M2 przebiega najgłębiej spośród wszystkich linii w Budapeszcie. Aż 8 stacji umieszczono na głębokości ponad 25 metrów pod powierzchnią, a perony najgłębszej z nich, Szilkalmántér, znajdują się 38 metrów pod ziemią. Linia przebiega ze wschodu na zachód, więc konieczne było przejście na drugą stronę Dunaju. Przejście to zrealizowano pod rzeką, a najkorzystniejszą warstwę skał do drążenia ustalono na głębokości około 30 metrów pod powierzchnią. Konsekwencją tego są długie podróże schodami ruchomymi na powierzchnię z głęboko osadzonych stacji. Najdłuższa podróż schodami ruchomymi może zająć nawet 2 minuty. Stacja przy stadionie Puskás-Ferenc ma najbardziej rozbudowany układ torowo-peronowy, bo znajdziemy tu 4 tory i 2 perony. W zwyczajnym ruchu liniowym pociągi zatrzymują się tylko na zewnętrznych torach obu peronów. Tory pośrodku służą jednak wzmocnieniu kursowania metra w czasie imprez masowych, zapewniając możliwość dodatkowej obsługi pasażerów w kierunku z i do centrum miasta. Na dwóch liniach spotkacie składy serii Alstom Metropolis, produkowanej w Chorzowie i znanej też z warszawskiego metra. Jednostki, które spotkamy w Budapeszcie, są jednak nowsze, kilkuletnie i złożone z wagonów połączonych przegubami, dzięki czemu tworzą jednoprzestrzenny pociąg, w którym możemy przejść z jednego końca na drugi. Liczba wagonów zależy od linii, po której składy kursują. Na M2 wykorzystywane są pięciowagonowe składy, a na M4 składy czterowagonowe. Długość składów łatwo obliczyć, bo każdy wagon ma około 20 metrów. Z perspektywy pasażera istotne jest też to, że wykorzystuje się tu przyciski do otwierania poszczególnych drzwi składu.
dwie linie wyjeżdżają na powierzchnię z pasażerami, choć dzieje się to już na przedmieściach Budapesztu. Są to dwa końcowe odcinki linii o długości około 1,5 km każdy, gdzie i tak na powierzchni przewidziano też spory obszar pod stacje techniczno-postojowe. Tu warto wspomnieć, że każda z linii jest autonomiczna, ma swoją własną bazę, dzięki czemu ich obsługa nie jest uzależniona od działania pozostałych. M3 jest najdłuższą z linii w Budapeszcie. Łączy północną część Pesztu z południem, a jej trasa ma 17 km i 20 stacji. Większość trasy powstała w latach 70. i 80. minionego wieku. Po latach trasa linii, jak i tabor, są w fatalnym stanie technicznym, a od lat planuje się ich modernizację. Dużym problemem okazało się jednak przygotowanie pojazdów pod zastępczą komunikację autobusową dla linii dziennie obsługującej ponad 600 tysięcy pasażerów. Do zastępczej obsługi planowano zakup 150 nowych autobusów, a w czasie procedury przetargowej wmieszały się kwestie polityczne i w efekcie z zamówienia zrezygnowano. Remont planowano podzielić na 3 odcinki realizowane w oddzielnych terminach. Obsługiwane jest wysłużonym taborem rosyjskim, który swoje lata świetności ma już daleko za sobą. W ostatnim roku odnotowano kilkanaście przypadków dużego zadymienia spowodowanego ich stanem technicznym, co wymagało zamknięcia stacji i wstrzymania ruchu na pewien czas. Sześciowagonowe składy są najdłuższymi jednostkami w budapesztańskim metrze, tworząc zestawy prawie 120-metrowe. Jazda tymi składami jest niezwykle klimatyczna, szczególnie w wagonach z półsferycznymi kloszami, gdzie panuje lekki półmrok, składy podskakują na nierównościach, a w czasie jazdy światło potrafi na chwilę przygasać. Najnowszą linią w Budapeszcie jest M4, linia zielona otwarta w 2014 roku. Trasa powstawała 8 lat, w tym czasie wybudowano 10 stacji, ponad 7 km torowisk i stację techniczno-postojową. Linia dostosowana jest do poruszania się pociągów z maksymalną prędkością 80 km na godzinę, najszybciej spośród linii metra w mieście. Jednak pod względem prędkości komunikacyjnej wcale nie jest to najszybsza linia, choć z wyjątkiem M1 wszystkie osiągają tę specyficzną prędkość na poziomie 30 km na godzinę. Budowa linii w przeliczeniu na naszą walutę kosztowała 6,5 miliarda złotych, co powszechnie uznawano za zawyżoną cenę. Odnosząc to do warszawskiej drugiej linii metra, w podobnej cenie powstaje o 3 stacje i około 5 km torowisk więcej, ale co trzeba zaznaczyć, bez stacji techniczno-postojowej, jak w przypadku Budapesztu.
współcześnie otwierane linie metra muszą cieszyć oko. Uznawane są za wizytówkę miasta, przez co z dużą starannością podchodzi się do ich architektonicznego wyglądu, najlepiej podchodząc wręcz indywidualnie do każdej ze stacji. Nie inaczej było w Budapeszcie. Na części stacji dostrzeżemy ogromne otwarte przestrzenie, pozostawione ponad peronami stacji i poprzecinane betonowymi belkami w różnym kształcie i układzie, które mają sprawiać wrażenie konstrukcji sieciowej. Część elementów ma też podkreślać łukowy charakter konstrukcji tunelu. Podobnie jak w Pradze, spotkamy się tu też z podświetlaną linią bezpieczeństwa przy krawędzi peronu, która miga w czasie ruchu składu przy peronie. Dla wielu szokujący może być widok wjeżdżającego składu metra bez maszynisty za pulpitem na czole składu. Ba, tutaj już nawet nie ma kabiny maszynisty, a miejsce, w którym się ona znajdowała, może zająć każdy z nas. I podziwiać skład, który automatycznie pokonuje kolejne odcinki linii metra M4. Jednak nic w naturze nie ginie. W przeciwieństwie do pozostałych linii, wyjątkowo dużo pracowników obsługi spotkamy na peronach stacji tej linii, którzy mają za zadanie nadzorować bezpieczne wsiadanie i wysiadanie pasażerów. Zastosowany system sterowania ruchem pociągów zapewniał przepustowość 30 pociągów na godzinę, co oznaczałoby możliwość ruchu z częstotliwością dwuminutową. W praktyce z linii korzysta o połowę mniej pasażerów niż przewidywano, a w szczycie ruch prowadzony jest z maksymalną częstotliwością 3 minut. Wróćmy jeszcze do tematu kontrolerów, bo zastosowany system kontroli biletów w budapesztańskim metrze jest zadziwiający. Przy wszystkich wejściach do strefy biletowej znajdziemy osoby sprawdzające ważność biletów. Panie i panowie, stojący w pobliżu kasowników bądź schodów prowadzących na perony, mniej lub bardziej dokładnie kontrolują bilety każdego z schodzących do metra pasażerów. Dodatkową kontrolę możemy jeszcze spotkać w składach lub na peronach. Ciężko sobie wyobrazić, ile ludzi musi być łącznie zaangażowanych w ten system. W planach rozwoju sieci metra pojawia się masa pomysłów, jednak na chwilę obecną ich koszty nie są możliwe do udźwignięcia przez zadłużony budżet miasta. Wśród pomysłów rozbudowy pojawia się możliwość przedłużenia na powierzchni północnej części linii M3 o około 1/3 trasy do dzielnicy mieszkaniowej Kapustasz-Megier. Podobnie mówi się o dalszym przedłużaniu M1 z obu stron trasy. W przypadku linii M2 pada jeszcze ciekawszy pomysł jej połączenia, przynajmniej na pewnym fragmencie, z trasami kolei podmiejskiej HIV, linii H8 i H9. Obecnie pasażerowie przesiadają się między tymi liniami na węźle Ur-Schwezir-Tere. Muszą tu przejść ponad 200 metrów, schodząc z naziemnych peronów linii do podziemia i przejściem pokonując naskos powierzchnię dużego skrzyżowania, by wyjść ponownie na powierzchnię po jego przeciwnej stronie. Jak zobaczyliście, w zasadzie każda z linii budapesztańskiego metra jest pod pewnym względem charakterystyczna.
M1 jest najstarszą z linii i osiąga parametry zbliżone do tramwaju. M2 przebiega najgłębiej pod powierzchnią i stacją czołową kończy swoją trasę po stronie wschodniej. M3 swym charakterem najlepiej oddaje czasy socjalistyczne, w których powstawała, jest linią najdłuższą i zarazem w najgorszym stanie technicznym, wymagającą natychmiastowego remontu kapitalnego. M4 to nowa linia wykonana we współczesnym stylu i co najważniejsze, składy tej linii poruszają się w pełni automatycznie, bez obsługi maszynisty. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Yeah.